Jeśli zastanawiacie się, co to jest i do jakiego wnętrza wchodzę, odpowiadam: pergola solarna. Za chwilę dowiemy się więcej. Cześć. Witaj. Super to wygląda, ale też bardzo tajemniczo. Powiedz mi, czym właściwie jest pergola bioklimatyczna? Pergola ta w dość swobodny sposób pozwala nam kształtować warunki, jakie panują wewnątrz. Wszystko to dzięki zastosowaniu ruchomego dachu z aluminiowych lamel, który możemy otwierać i zamykać. Przez to jesteśmy w stanie kształtować ilość słońca, która wpada nam do środka. Jeśli na przykład pada deszcz, możemy zupełnie ten dach zamknąć. Również dzięki przesłonom, w które możemy wyposażyć taką pergolę, takim jak szklane ściany czy przesłony zipskin, czyli przesłony tkaninowe. Mówiłeś o deszczu, że możemy zamknąć dach. Oczywiście znamy warunki atmosferyczne, jak wiatr, czasami może sypnąć śniegiem. Rozumiem, że ta pergola jest odporna na to, co przychodzi z zewnątrz. Tak, jak najbardziej jest odporna. W przypadku deszczu możemy zamknąć dach. Wtedy cała woda, która na niego spada, jest odprowadzana przez profile górne i nogi do podłoża. Jest wtedy w pełni szczelna, możemy spędzać pod nią czas i nie przejmować się tym deszczem. To samo w przypadku śniegu. Również nie stanowi on dla niej problemu. Jeśli chodzi o kolorystykę, dostępny na rynku jest tylko jeden model w jednym kolorze, czy tutaj jest pełna dowolność? Pełna dowolność. Tak naprawdę każda z pergol jest robiona na wymiar, więc klient ma pełną dowolność. Jeśli tylko jesteśmy w stanie farbę w jakimś kolorze otrzymać, to malujemy ją na ten kolor w standardzie. To samo jest z wykończeniami samego koloru. Czyli jestem przekonany, że taka pergola może doskonale dopasować się do każdego ogrodu, czy też elewacji, na przykład budynku. Rozumiem, że to jest świetny pomysł na prywatny, na przykład ogród zimowy. Natomiast czy takie pergole możemy też tworzyć na przykład dla restauracji, hoteli? Sama pergola pozwala na bardzo wiele konfiguracji. Zarówno możemy ją skonfigurować jako produkt wolno stojący, taki, który wzbogaci nasz ogród jako samodzielna konstrukcja, ale również jako dodatkowe wyposażenie, które powiększy nam naszą restaurację, które będzie przymocowane do fasady budynku i sprawi, że zyskamy dodatkową przestrzeń dla naszego ogródka zimowego. Myślę, że w każdej, na przykład gastronomii, czy też hotelu, taka pergola będzie dodatkowym atutem. O czym zatem musimy pamiętać, kiedy zamawiamy pergolę? No, o tym, żeby dobrze ją skonfigurować pod własne potrzeby. Kluczowy jest tutaj odpowiedni pomiar, czyli zweryfikowanie, czy pergola może u nas stanąć, czy mamy wystarczającą ilość miejsca, czy nie ma jakichś ograniczeń, które mogą wpłynąć na sam montaż. Tutaj oferujemy pełne wsparcie, więc w przejrzysty sposób każdy klient może sobie przejść przez ten proces i zobaczyć, czy w jakiej najlepszej konfiguracji u niego ta pergola będzie funkcjonować. Druga rzecz to akcesoria, czyli czego będziemy potrzebować w tej pergoli. Jeśli mówimy o ogródku zimowym, który ma sprawić, że goście będą w nim spędzać czas w zimie, warto wyposażyć ją w dodatkowe promienniki ciepła, które sprawią, że będzie się pod nią siedzieć przyjemniej, czy zamykane szklane szyby, które też zrobią robotę przy dużym wietrze na przykład. Jeśli mowa o akcesoriach, to zauważyłem tutaj rolety. Możesz coś o nich powiedzieć więcej? Tak, ta konkretna pergola jest wyposażona w przesłonę zipskin. Jest to roleta tkaninowa, która jej podstawowym zadaniem jest ograniczenie ilości światła, które wpada do wewnątrz pergoli. Równocześnie w dalszym ciągu widzimy, co dzieje się na zewnątrz, więc nie mamy poczucia, tak jak w przypadku na przykład rolet aluminiowych, że jesteśmy zamknięci w bunkrze, ale jednak ten miły cień jest zapewniony. Dodatkowo jest to też ochrona przed wiatrem, więc większe podmuchy wiatru wtedy nie są tak bardzo odczuwalne wewnątrz pergoli. Same tkaniny oferowane są w różnych poziomach przezierności. Możemy mieć takie, które w pełni nam zacienią pomieszczenie, a takie, które na przykład przepuszczą 5% światła,
do środka. Dostępne są też w bardzo dużej ilości kolorów. Dzięki temu możemy tak naprawdę dostosować pergolę do własnych potrzeb. Całość sterowana jest natomiast przy pomocy smartfona. Mamy dedykowaną aplikację na wszystkie najpopularniejsze platformy, która pozwala nam w łatwy sposób otwierać, zamykać rolety, tak samo otwierać i zamykać dach. Świetnie, rewelacyjnie to działa, natomiast wiemy, że jest to pergola solarna. Czy mógłbyś powiedzieć nieco więcej o samej technologii? To fakt, ta pergola może być wyposażona w dodatkowe panele solarne, które integrujemy w lamelach w dachu. Pozwala nam to na generowanie energii, która może być wykorzystywana do obsługi pergoli. Czasami są sytuacje, w których na przykład wolno stojąca pergola na ogrodzie, no nie mamy możliwości doprowadzenia do niej zasilania, albo jest to kosztowne i wymaga przekopania całego ogródka. W przypadku zastosowania lameli solarnych i dodatkowych banków akumulatorów, wszystkie akcesoria pergoli jesteśmy w stanie zasilać z tego źródła. Mnie się bardzo podoba, nie wiem jak Państwu, energia odnawialna, prosto ze słońca, fantastycznie się tu siedzi i myślę, że chyba nie ma nic lepszego niż taki niekoniecznie wiosenny wieczór czy popołudnie, ale także zimowy, na przykład przysiąść w pergoli i napić się pysznej, świeżo parzonej kawy. Mi się podoba. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.